Poprzednim razem robiliśmy dekoloryzację chyba z blondu i szczerze mówiąc nie jestem do końca zadowolona z tego koloru. Gdzieniegdzie gdzieś tam widziałam ten zielony odcień. A. Czy w momencie, w którym wysuszyłaś te włosy, a pani wychodziła, ty wiedziałaś, że z tym kolorem jest coś nie tak? Szczerze. Ten kolor nie do końca mi się podobał na końcach. Wiem, że zrobiłam błąd, bo mogłam panią wrócić po jakimś tam czasie, żeby pani przyszła, ale... Ale my to robimy normalnie. Prowadzimy taką akcję, że można przecież do pani zadzwonić. Tylko, że ja nie zapisuję numerów. Czekaj. A jest problem. Masz kartotekę klientów, którzy do ciebie przychodzą? Nie. Jezu! Nie mam. Kolorów nie zapisujesz, numerów nie zapisujesz, widzisz, że coś jest nie tak, no to jakby trochę już zaczynasz, wiesz, wszystko no, fajnie, ale zaczyna się to wszystko, widzisz, jak tak... No trochę tam jest, jak domek z kart, nie? Ale to po jest domek, tam jest, czarprys, tu jest problem. Czarprys, no wiem, tu jest problem, dlatego że nikt z klientów nie będzie czuł się doceniony, bezpieczny w takim miejscu. Cóż, że ona ma umiejętności, które my naprawimy, ty musisz zmienić podejście do salonu fryzjerskiego. To jest jak u lekarza. Pani musi mieć zapisaną kartotekę.